Być może niejednokrotnie znajdując się w przestrzeni Kościoła jako Domu Bożego, było nam dane zachwycać się architekturą, ołtarzami, freskami czy obrazami. Ten zachwyt wzrasta wtedy, kiedy poznajemy autorów, którzy stworzyli te różne dzieła, lub też stajemy się bardziej bliscy jakiemuś dziełu. No i tak na przykład takim źródłem zachwytu może być to, kiedy znajdziemy się wewnątrz takiego bardzo specyficznego wystroju kościoła, którym są organy. Gdy wejdziemy do środka, zobaczymy tysiące piszczałek, różnych mechanizmów, możemy sobie pomyśleć, że ten, który to stworzył, no był człowiekiem o wyjątkowych zdolnościach, człowiekiem pasji. I gdy właśnie popatrzymy na te różne elementy wyposażenia kościoła, można w nich dostrzec kogoś, kto miał pasję, który to stworzył. Wspaniałym jest także to, że w przestrzeni Kościoła, już jako wspólnoty ludu Bożego, też możemy dostrzec bardzo wiele ciekawych ludzi. Ludzi, którzy poświęcili swoje życie całkowicie Panu Bogu. Wśród nich jest patron dnia dzisiejszego, święty Wojciech. Można powiedzieć, że to taki święty, którego pasją był sam Pan Bóg. Ewangelia dzisiejsza mówi, że jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Tak miało to miejsce w życiu świętego Wojciecha. Poświęcając całkowicie swoje życie Panu Bogu, służbie Jemu, służbie Ewangelii, obfity owoc wydał już za tego życia doczesnego, głosząc Ewangelię tym, którzy jeszcze o Chrystusie nie słyszeli. Szczególny owoc to jego poświęcenie Bogu przyniosło w momencie jego śmierci, kiedy ten plon obfity wydała jego krew, która stała się nasieniem chrześcijan naszej polskiej ziemi. Święty Wojciech, inni święci Kościoła, ludzie Kościoła pokazują nam, że warto Boga czynić swoją życiową pasją, służąc Mu swoimi zdolnościami, umiejętnościami, które też otrzymaliśmy w darze od Pana Boga. Wtedy na pewno i w naszym życiu, kiedy będziemy wyrzekali się siebie, swojego egoizmu, będziemy wydawać owoc wielokrotny, Boży owoc.